moi kochani, witam w Tajlandii. Oh, ale dobrze było tutaj wrócić. Bardzo się cieszę, ale chyba bo nie przyjechała na lotnisko. Zaraz muszę ją znaleźć. Mam wizę turystyczną z wieloma gwiazdami, także nie muszę się martwić. Jest ważna do końca kwietnia. Mogę sobie na niej wjeżdżać i wjeżdżać ile razy chcę. Za każdym razem jak wjeżdżam, to mam 60 dni, po 60 muszę wyjechać. Jest świetna, naprawdę jest świetna. Kosztuje 750 zł. Możecie to znaleźć na stronie ambasady tajskiej w Warszawie, dokładnie. Załatwię się to przez internet. Trzeba tam parę papierów wysłać. No i można taką wizę otrzymać. Myślę, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Czekajcie, tutaj? Tu. Myślę, że to jest świetne rozwiązanie ze względu na to, jak ktoś chce dłużej posiedzieć, to nie ma wtedy problemu, że na przykład mogą was nie wpuścić do Tajlandii. Tylu ludzi nawet jeszcze nie widziałem. Ale są kolejki, przecież ja tu będę stał z 2 godziny. Masakra, jak ja ostatnio tutaj byłem, to nie stałem nawet 5 minut. Stałem godzinę w tej kolejce i okazało się, że nie mam jednej karteczki, która jest potrzebna do sprawdzenia, czy mam szczepionkę na żółtą febrę, ponieważ leciałem z Afryki. Także pamiętajcie, że każdy, kto będzie leciał tutaj, to musi mieć ją zrobioną. Wcześniej, zanim pójdzie do odprawy, musi iść wypełnić papiery. No i jestem przy 9, przy 7 ma czekać Ala na mnie. Kupiłem coś na wieczór. Będzie dzisiaj imprezka w Bangkoku. Przywitalna. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam imprezować w Bangkoku. Gdzie ona jest? Mój dziad leśny przyleciał! No, musimy iść zgolić, muszę iść zgolić brodę trochę. Zdecydowanie. A tak mi od plecaka bolą plecy już, że szok. Moja ukochana kawka z 7-Eleven. Chciałam Amazona, ale nie wiedziałam, czy tutaj jest, czy nie. Wolałam coś z 7-Eleven. Trudno. Plan na dzisiaj? Zrobić tyle rzeczy, że na pewno nie zdążymy. Randewu, wszystkiego. Tak. Ale na początku jedziemy. To musimy zdążyć, bo specjalnie pity kupiłam. Tak, ale najpierw idziemy na zupkę. Tak. Mamy taką na zupkę, że szok po prostu. Blue Line'a kupujemy najłatwiej, oczywiście. Za 35 batów. Za taksówkę to sobie musicie pewnie z 5-6 stóp liczyć z lotniska. A tutaj idziecie do samego centrum metrem. I szybciej. I szybciej, zdecydowanie. Bez korków. No jest, zakorkowany Bangkok. Ale tęskniłem za tym miastem. Za tymi korkami, tym nieświeżym powietrzem. I tymi imprezkami, które są tutaj codziennie. Jak dobrze jest czuć smród Bangkoku. O. Nigdzie tak nie śmierdzi jak tutaj. Nie, dobra, w Indiach gorzej oczywiście, ale... Jak ktoś był w Bangkoku, to wie, jaki Bangkok ma specyficzny zapach. No. Czekam właśnie na Uberki. Skuterki, idziemy mieszkanie z Airbnb odebrać, które mamy tutaj na 2 dni. A później idziemy na coś dobrego do jedzonka. Coś tajskiego, na zakupy. Później randka na rooftopie Oktaw, czyli naszym ulubionym. Który wam pokażę oczywiście, bo no, dla mnie to jest najlepszy tutaj, jaki jest w Bangkoku. Najlepszy klimacik ma. To jest klimat Bangkoku. Street foodziki wszędzie. Tuk-tuki. I super dziewczyny, co nie, Ala? No. Powiedziałem, że to jest klimat Bangkoku. Tak. Street food, tuk-tuk i super dziewczyny. Tak. Właśnie przed chwilą... Super dziewczyny z siurakami. Z takim małym detalem. Przeważnie małym. A ty go wiesz? Tak słyszałem. Słyszałem od kolegi. Nie, ale to jest ten klimat. Właśnie przed chwilą o tym rozmawialiśmy, ile my mamy super wspomnień z Bangkoku. I w ogóle te wszystkie rzeczy tutaj po bokach, to jest niesamowite. Ja normalnie kocham to miasto.
Wiem, że niektórzy mogą sobie pomyśleć, że to jest dziwne, ale gdybyście mieli tyle z pozytywnych wspomnień, co my z tym miastem. I w ogóle to jest świetne miejsce, naprawdę jest świetne. Wiadomo, jak przyjeżdża na krótko, to nie jest w stanie poznać w Bangkoku. Choć weźmie owocki tylko. Ale jak jest, jak zna już, to pokocha. Idziemy do naszego ulubionego centrum handlowego, gdzie jest najlepszy i najtańszy food court w całym Bangkoku. Tutaj można... O, jakie przedstawienie jest. Tutaj można... Patrzcie, jak ładnie świątecznie wszystko ubrane. Bangkok potrafi w święta się bawić. Piękna choinka. Każdy Halloween, no. Każde święto. Ala mówi, że to jest przepyszna zupka. Także zaraz spróbujemy. Po ile jest? Po 55? 55. Czyli 6,50 teraz na tym przejdzie. Poszło do góry czy dalej? Jest 1,2? Jest 1,1. 1,1? Wow. No to 6 zł za zupkę. No i mamy pyszną zupkę. Kozak po prostu. Do tego sobie wziąłem podwójne mięsko i podwójną porcję w ogóle z sosikiem pysznym. Petarda, jak ja tęsknię za tajskim jedzeniem. Najbardziej oczywiście za Alą, ale tajskie jedzenie też. Kolejna ważna rzecz, którą muszę zrobić. Pozbyć się trochę tego. Zdecydowanie za długa jest ta broda. Muszę to zrobić, żeby ładnie wyglądało. Przyciąć tu. No to najmniej z połowę trzeba ściąć. Nie obcinałem już od... Nawet nie pamiętam jak długo, ale myślę, że z miesiąc. Dodatkowo jeszcze w tym odcinku chciałbym wam powiedzieć, że jeśli ktoś z was chce przyjechać do Tajlandii, ej, na przykład ktoś boi się pojechać z własną ręką albo coś, no to firma, z którą współpracuję, lecę na wakacje.pl, też organizuje, czasem wpadnie jakaś oferta też z Tajlandii, mieli już wiele, także serdecznie polecam, zapraszam do nich na Instagrama, codziennie wrzucają jakieś nowe oferty lub po prostu na jej stronę, lecę na wakacje.pl. Znajdziecie coś na pewno ciekawego. Myślę, że wam się spodobają te oferty. Normalnie 10 lat młodszy. Nie, no, miałem za długą tą brodę, zdecydowanie. Ale niestety się spóźniliśmy na zachód słońca, przez to, że tak długo mi zeszło. Ale to nic. Tak, idziemy na randkę. Trzeba wrócić do domu, ogarnąć się, przebrać. Ala się już zbiera i ruszamy. Piękna choinka na święta. Rodzice już do Tajlandii przylecieli, są już na Phuket. Także w tym roku rodzinne święta. Cieszę się bardzo, naprawdę. Wiele lat już nie miałem normalnych świąt. A w zeszłym roku stwierdziłem, że to ja polecę do nich. O, olbrzymie walną. Ja polecę do nich na święta. Bo w domu też w ogóle nie pamiętam, kiedy byłem na święta. Nie no, Bangkok jest naprawdę cudownie ubrany. Patrzcie, tam kolejna piękna choinka. Cała różowa. Znaczy, to widzicie różowe w ogóle? Nie, się prześwietliło, ale jest piękna różowa. Super. Będzie klimacik w tym roku. A, patrzcie, e-papierosy. Jak coś, to są nielegalne w Tajlandii. Ale na ulicy już możecie kupić. Już wtedy nie ma problemu. Odpowiednie osoby dostaną swoją działkę i już nie ma problemu. Problem nagle znika, jak to mówią, za odpowiednią kwotę. Fiu, fiu! No i w Mariocie zawsze pięknie. Pięknie przygotowane wszystko. Schody świąteczne. Fiu, fiu. Ale ładnie zrobione wszystko, co? Pięknie zrobione wszystko. Idziemy do naszego ulubionego rooftopu w Bangkoku. Także serdecznie wam polecam Octave Rooftop na zachód słońca. Później posiedzieć trochę, zobaczyć jak wygląda Bangkok w nocy. Bo z góry jest pięknie wszystko. I napić się kokosowego drinka. O, złoto. No dobra, teraz czas, żebyśmy wam powiedzieli, o co chodzi w tym, co chcieliśmy wam przekazać już dość długo. No to żala. Słuchajcie, w końcu nadszedł moment. Trochę nam to zajęło, ale bardzo staraliśmy się, żeby ta jakość była jak najlepsza i troszkę to jest spowodowane tym. Ale w końcu wychodzi nasz e-box Antarktydy. Z
Słuchajcie, sprzedaż rusza 27 grudnia o godzinie 15 u Was. Pierwsze 50 osób, które kupią naszego e-booka, dostaną od nas pocztówkę z Antarktydy. Myślę, że no nie każdy, myślę, że nawet bardzo mało osób może mieć pocztówkę z tego miejsca. Także myślę, że to będzie fajna akcja całkiem. No i mamy nadzieję, że będziecie chcieli nas wesprzeć w tej akcji. No, jesteśmy w rooftop, Oktawę rooftop. Jak ten Bangkok, ale czekajcie, pokażę Wam, jak wygląda z góry. Najlepsze naleśniki na świecie, z jajkiem i z bananem. Akurat pan już zrobił, ale kocham. Dobra, już wyszliśmy z rooftopu, idziemy do domu się teraz przebrać. Już oficjalna część za nami, randka za nami. Teraz trzeba się ubrać normalnie, jak to przystało na turystów w Bangkoku. I idziemy tam, gdzie wszyscy turyści, potańczyć trochę i dobrze się pobawić. Jeju, jak ja tęskniłem za tym wszystkim, co tu jest, tym całym syfem, tym smrodem. Wiem, że dla was to może być dziwne, ale naprawdę za tym tęskniłem. Kto był, to wie, o czym mówię. Ej, fiu, fiu, ale dziewczyna. A gdzie my idziemy? Aha. Powiem wam, że kierowcy tuk-tuków to są wariaty dobre tutaj. Zobaczcie, jak kolejne centrum handlowe, pięknie po prostu ubrane. Czekajcie, tylko przejdziemy kawałek, ale już włączyłem, żebyście widzieli wszystko. Pomyślcie, kraj, który tak naprawdę jest buddyjski, oni nie obchodzą tych świąt. Jak fajnie robią to, żeby turyści się dobrze czuli. O, ale tam w środku było ładnie ubrane. Jesteśmy na So Eleven, imprezowej ulicy. Tylko tu jak gdzieś chcecie iść, to trzeba mieć długie spodnie. Okej, stop. Ej, to jest najdziwniejsza nazwa restauracji, jaką widziałem w życiu. Kabaczis and condoms. I kondom z widelcem, łyżką. Dziwna akcja. My już przebrani, lecimy na Carlson Road zobaczyć, co tam się dzieje. 300? No dobra. Sawadikap! No jesteśmy na Carlson Road. Ej, kiedy my tu byliśmy ostatni raz? Znaczy nie ty, kiedy razem? Dawno. Z Kacprem chyba. Rok temu, no. No, bardzo dawno temu tu byliśmy, jakoś w marcu może. Świąteczny Carlson. Ale tu dobrze przyjść znowu. Ale i tak jesteśmy tylko na chwilę i jedziemy na dyskotekę zaraz. Miejsce, gdzie wszyscy backpackersi przyjeżdżają. Najtańsza imprezowa ulica w całym Bangkoku. Grota piekieł, kochani. Tak, dokładnie. Uwielbiam. Carlson zaliczone, super było. Idziemy gdzieś dalej zobaczyć. Ta noc jest długa i chcemy, żeby była bardzo ciekawa. Przyjechaliśmy na Nana Plaza teraz. Miejsce, gdzie też zawsze po prostu są ludzie. I to bardzo, bardzo dużo ludzi. Tam w środku już nie mogę nagrywać, także tutaj Wam coś pokazuję jeszcze. Ale możecie zobaczyć, jak tutaj jest.
Zaczynamy nasz kolejny dzień w Bangkoku. Jeden dzień nam uciekł, wiecie jak jest. A dzisiaj jest trzeci dzień. Pozwiedzamy, muszę zakupy zrobić, a w nocy jedziemy autobusem. Idziemy za Lost Ruined, nowej miejscówki w Bangkoku, Breakfast Story. Znaczy, no nie, nowa dla nas. Musimy dużo miejsc dopisać do e-booka, do aktualizacji, która będzie niedługo. Także trzeba pochodzić trochę właśnie za nowymi rzeczami, nowymi miejscami. Piękny Bangkok. A, dzwoni. Idziemy właśnie zabierć nasze plecaki do naszej koleżanki i później ruszamy poza jakieś parę spraw. Najtańszym środkiem poruszania się tutaj w Bangkoku właśnie są skuterki. Zamawiajcie sobie Bolta. Trzeba taką aplikację Bolt ściągnąć, która tutaj działa. I można sobie zamówić skuterek, tuk-tuka, taksówkę. Jak chcecie szybko dojechać bez korków, no to skuterek. No chyba, że bardziej się opłaca metrem, ale metro nie wszędzie dojeżdża. A jeśli jesteście w parę osób, no to oczywiście taksa, jeśli nie ma korków. Ale pamiętajcie, że zawsze muszą włączyć taksymetr. Bo bez tego będzie lekkie oszustwo. Ulubiony deserek mango sticky rice z takim pysznym sosikiem. Kocham to po prostu. Ale z turystów w Bangkoku powiem wam, że widzę taką niesamowitą różnicę. Co? Minutę do minutę jeszcze można kupić bilet. O kurde, szybko, szybko. Do 3:30 można kupić bilet, a jest 3:29. Ale mieliśmy farta. Puścili nas w sumie minuta po czasie. Dlatego jeszcze, że nie mieliśmy długich spodni. Pamiętajcie, trzeba mieć tutaj długie spodnie. I w ogóle do każdej świątyni, do której idziecie, trzeba mieć długie spodnie. I patrzcie co, musieliśmy kupić. Ej, ale dobrze w tym razie, ja cię lepiej nagram. Thai style. Jak każdy konkretny turysta w Tajlandii po 13 latach ma swoje spodnie w słonie. Tak. Ale to nie są dla mnie, bo dostanie je mój brat na święta. Będzie przeszczęśliwy. A jak? Zostanie używane. Nie no, prawdziwa turystka w Tajlandii. Tu do góry ma. Polacy byli. Człowiek niby skończył podróż, ale dalej w podróży. Bo dalej wszystko brudne. Zanim dojadę na Phuket, to nie wypiorę. Właśnie chcieliśmy sobie usiąść na chwilę, ale nas już policja stąd wyrzuciła, że już zaraz chcą zamykać, a jeszcze mamy do zobaczenia parę miejsc. No w ogóle niedużo to jest do oglądania. No i tutaj macie pałac. Ale wszystko to, co jest dookoła,
Naprawdę niesamowicie wygląda. Myślcie, jak tutaj kiedyś mieszkał król 200 lat temu. I w ogóle jak to musiało mieć rozmach 200 lat temu wszystko. Trochę ludzi jest, ale tutaj nie, to co wieczorem kokosek. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak tęskniłem za tym miejscem. Po prostu jak ja tu przyjeżdżam, to ja wiem, że to jest moje miejsce do życia. Ja po prostu chcę żyć. Kocham Tajlandię, totalnie kocham Tajlandię. Tylko nie wiem, gdzie jest teraz to sushi. Muszę iść poszukać. O, i tu jest właśnie to, co uwielbiamy. W takim sosiku tuńczyk. Łosoś, albo możecie wziąć też surowe krewetki na przykład. A jeszcze dalej kalmary są. Do tego ryż i do tego... Sashimi? Jak to się nazywa? Glonek właśnie. Trzeba się odebrać jeszcze swoje bilety, bo online rezerwowaliśmy. Ale ten autobus całkiem w porządku wygląda. 10:30, czyli po 3 godzinach mamy pierwszego stopa. Można sobie coś kupić do jedzenia, żeby jakąś kolację zjeść. No i dopiero po 14 godzinach docieramy na Phuket. Jesteśmy na dworcu autobusowym w Phuket Town. No i stąd jeszcze trzeba dojechać do domu teraz. No i to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Kolejny będzie z Phuket. Zapraszam serdecznie. I pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję. Lecimy jak najlepszy wynik do końca roku.